Boję się swojej nieczułości. Boję się swojej nieczułości na ludzi potrzebujących. Czasem dopadnie mnie taki lęk, że ja tutaj o różnych wielkich sprawach myślę, o głoszeniu Słowa Bożego, o rekolekcjach, o sakramentach, a gdzieś obok mnie są ludzie, którzy krzyczą, rozpaczliwie krzyczą o pomoc, a ja nie słyszę ich wołania. I bardzo proszę Boga o to, żeby dokonywał sądu, znaczy żeby rozdzielał we mnie cały czas to moje takie przekonanie, że robię ważne i mądre i cenne rzeczy, żeby oddzielał to od iluzji, od samookłamywania i żeby pokazywał mi czarno na białym, zobacz, tutaj po prostu jesteś głuchy i nieczuły na potrzeby innych ludzi. Ta scena dzisiejsza z Ewangelii, ona mówi o sądzie i my o tym mówimy sąd ostateczny, ale ten Boży sąd ma się dokonywać codziennie. Panie Boże, pokaż mi, gdzie jestem nieczuły, gdzie pomijam jakieś najważniejsze wołające do mojej wrażliwości potrzeby drugiego człowieka. Dokonaj tego sądu dzisiaj, abym nie brnął w iluzję.